jestem Max, mieszkam do wieku ciebie. Wiedzą o tym wszyscy fajni ludzie. Mamy tu zalew, kombinat i kobiet. Wie o tym każdy nowogódzki chłopiec. Stał kiedyś Lenin, Walej i Róż. Teraz są dzieci, zabawa i luz. Jest tu zielono, ulice szerokie. Są fajne miejsca, gdzie piłkę skopię. Nasza centralka to nasza świetlicy. W sercu ją nosi nasza dzielnica. W naszej świetlicy fajne są panie, a my lubimy ich przytulanie. Nie to, co łatwe, ale trudne jest piękne. Gdy patrzę na huty, w sercu umięknę. Od małego interesowałem się mundurem. Już w pierwszej klasie podstawówki namówił mnie wujek, żebym wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy. Zawsze również chciałem bawić się w żołnierza czy w policjanta. Dlatego właśnie wybrałem klasę o profilu wojskowym w 11 liceum w Krakowie. Profil wojskowy dlatego, że nie lubię się nudzić. Jestem człowiekiem aktywnym. Chętnie dzielę się wiedzą, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc. Nie biorę za to żadnych pieniędzy. Mam satysfakcję z tego, że komuś pomogłem, kogoś nauczyłem czegoś, bo być może dzięki temu, że mu coś pokazałem, on może uratuje kiedyś życie. Zamiast przykładać swoje usta do ust poszkodowanego, po prostu tutaj mamy taką wygodną maseczkę. Przykłada się takiemu poszkodowanemu tutaj do ust. Po wykonaniu 30 uciśnięć robimy 2 uciśnięcia takiego woreczka. Koledzy są zainteresowani tym, czym się zajmuję, jakie czynności wykonuję. Jest to naprawdę postawa godna pochwały, że chcę się ludziom poświęcić swój wolny czas na to, aby nauczyć się, jak pomagać ludziom. Po wezwaniu kartki pogotowia przystępujemy do reanimacji. W tym czasie, gdy ja na przykład reanimuję, kolega przynosi AED. Sprawa bardzo się upraszcza, ponieważ AED wykona za nas bardzo dużą robotę. Mimo to, że akcje są niebezpieczne czasem i są trudne, nie odpycha mnie to, bo wiem, że mimo, że ryzykuję swoje życie w niektórych momentach, to pomogę takiej osobie. Chcę pomagać ludziom i właśnie to lubię, że im pomagam. Będę próbował dostać się do szkoły aspirantów na Osiedlu Zgody, ponieważ wiążę swoją przyszłość ze strażą pożarną. Jest to coś, co lubię robić. Czuję, że nigdy mi się to nie znudzi. Nakłaniam wszystkich serdecznie, aby brali udział we wszystkich kursach. Udzielenie pomocy nieraz ratuje ludzi. Na dzisiaj wszystko. Dzięki, Adi. Dzięki. I co nam jest potrzebne, żeby zmontować komputer na początek? Drewno. No to chodźmy w takim razie, wybierzemy tutaj drewno. Potrzebujemy dwie duże deski i dwie małe deseczki. Przymierz sobie zawias, jak on ma być wmontowany. Dobrze, i żeby było równo, to zaznaczymy sobie tutaj, gdzie będziemy wkręcać wkręty. Możesz zaznaczyć ołówkiem tutaj. To jest trochę tak, że kiedy traktujemy dzieci poważnie i dajemy im poważne narzędzia, poważne tematy do rozwiązania, to one są tym bardziej przejęte. Spróbuj na to dmuchnąć teraz. Dobra. I zobacz, jaka jest różnica. Czujesz, że jest gładziutki teraz? W szkole majsterkowania dzieci projektują, wymyślają i montują własne zabawki i przedmioty codziennego użytku. I używają do tego, co najważniejsze, prawdziwych narzędzi. Wierzę w to, że cokolwiek robimy z dziećmi, czegokolwiek uczymy dzieci, warto przyłapywać się na czymś dobrym. Takie wychwytywanie tego, co robią dobrze, wzmacnia ich wiarę w siebie i buduje taką motywację do dalszego rozwoju. Całe moje dzieciństwo i całe moje teraz życie związane jest z Nową Hutą. Tutaj działam, tu mieszkam, tu moje dzieci chodzą do szkoły. I stąd też takie moje przekonanie o tym, że warto działać lokalnie dla społeczności.
Bardzo intensywnie działam w szkole podstawowej numer 52 na dywizjon 303. Tworzymy bardzo różne projekty i takim głównym przesłaniem tych projektów jest to, aby pokazać dzieciom, że można mieć marzenia i że można je realizować. Urodziłam się w roku 60. Całe życie moje spędziłam w Nowej Hucie, mieszkałam na Osiedlu Zielonym. Trenowałam tenisowy, Wandzie Kraków, zaczęłam od 72 roku, zaczęłam swoją karierę. Ponad 40 lat uprawiam tą dyscyplinę sportu. Grałam z Leszkiem Kucharskim, z Andrzejem Grubą w reprezentacji. Zaliczyłam 7 mistrzostw Europy, 7 mistrzostw świata. Graliśmy w Superlidze Europejskiej, gdzie zdobywaliśmy medale. Poznałam bardzo wspaniałych ludzi. Takiej samodzielności też sport mnie nauczył, jak reagować na różne niepowodzenia, takiej wytrwałości, bo były różne wzloty i upadki. Rzucałam rakietką, że już nie będę grała ping-ponga, że to już kończę karierę. Jednak stawałam jeszcze i jakoś to przetrwałam, że jednak nie warto tak mówić, myśleć dalej, trzeba grać, dalej trzeba to stosować i trenować i będą skutki, efekty. Dalej zajmuję się sportem. Mamy klub, uczniowski klub sportowy Jola, który znajduje się po sąsiedzku na osiedlu albertyńskim. Tam trenuje młodzież, osoby dorosłe. Uczęszczają też na zajęcia osoby też niepełnosprawne, gdzie po prostu ja gram z tymi dziećmi. Są to różne dzieci z różnymi schorzeniami. I tak samo przychodzą mieszkańcy i dziećmi, którzy mnie znają, kibicowali mi. Ja grałam jeszcze jako zawodniczka w Wandzie i bardzo chętnie korzystają z mojej pomocy. Gram z tymi ludźmi i oni są bardzo zadowoleni, że nagle po tylu latach się spotkali ze mną i mogą ze mną stanąć do stołu i mogę im jeszcze udzielić jakiś rad, jak po prostu grać w tenisa stołowego, prawda? Także to jest też taka bardzo fajna i pożyteczna sprawa. Najbardziej wspominam te wszystkie wyjazdy z reprezentacją Polski. Byłam na Mistrzostwach Świata w Japonii. To naprawdę bardzo miły wyjazd, bardzo sympatycznie to wspominam. Byłam 5 razy w Korei i też byłam na Mistrzostwach Świata tam w Korei. Byłam w Indiach na Mistrzostwach Świata. Także te wszystkie wyjazdy, to tego po prostu mi w tej chwili brakuje. To były najwspanialsze chwile mojego życia. Mirosław Ropalewski. Urodzony w Warszawie w 1927 roku na Woli, na dzielnicy Wola, część Warszawy, tam zamieszkałem. Później dostałem się do partyzantki. No i tam się nie opowiadało, co robił, tylko musiał się bronić, strzelać. Oni do nas, my do nich. No i tak było, masę ludzi zginęło. Bardzo dużo. Po prostu, ja nie wiem, jak to powiedzieć. Tam nie było czasu, żeby obliczyć, bo ja. To było strzelanina, kotłowanina, rzucanie granatem ręcznie, bo innych nie było. Oni mieli, ale my nie. Dlaczego? No bośmy byli chłopakami młodymi, nie? Mieliśmy kilkanaście lat, a później wojna się zaczęła kończyć. No i co? Zabrali nas do niewoli. Dlaczego? Czekali na nas ci z czerwonego zbioru. Czekali, żeby nas wystrzelać. To von den Bach, generał dywizji. Jak się okazało, to był Kaszub polskiego pochodzenia. Kaszubem był i on nas bronił, a nie pozwolił strzelać. No i tak jakoś szczęśliwie. Ale żyję i nie dam się.